Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. 10 rano, biurowa telewizja śniadaniowa i kolejne smakołyki, które robimy aktualnie z wykorzystaniem szatańskiego tostera. Toster ten grzeje nam pieczywo z rozmaitymi dodatkami. Przez ostatnie dni robiliśmy na słono. Pomyślałem sobie, czas najwyższy na subtelną słodycz, którą to słodycz zawdzięczać będziemy znakomitemu połączeniu włoskiego serka ricotta. Oto on. Mamy tu również świeże kiwi, wsad owocowy. Mamy rześkie, pełne, czarne kakao. Oraz mamy cukier, który przyda nam się do tej ogólnej kompozycji. Rozpocznę od kiwi. Kiwi będę obierał tym dość tępym nożem, co może mi troszkę czasu zająć. I w tej chwili mamy już ciekawą, subtelną, acz kwaśną masę. W związku z tym tę kwaśność złamię cukrem, złamię mniej więcej jedną, no półtorej łyżeczki, bo łyżeczka nieduża. Odkładam cukier i dla dodania całości, no mocnego ekstra wyrazu, daję pół łyżeczki kakao. Przypomniałem sobie, że to kakao naturalne, ciemne, a więc bardzo mocne, a nie chcemy, żeby w całości zdominowało ono naszą kompozycję. Ricotta, kiwi, cukier i kakao. Kolor gwałtownie się i oczywiście zmienia. I masa już w ciągu sekundy jest gotowa do tego, by przekładać nią jasne pieczywo tostowe Schulstada. Proszę Państwa, otwieram pakę i wyjmuję cztery kawałki. Otwieram klapę, lekko zezłocone, wspaniałe kompozycje, nie muszą być mocno spieczone. Chodzi o to, by podgrzać nasze nadzienie. Przypominam, ricotta, kiwi, kakao i cukier, lekka serkowa kompozycja. Do tego na przykład szklanka zimnego mleka albo małe espresso i uczta absolutna. Ale dziękuję Państwu, strasznie się już obśliniłem na myśl. Jakie to pyszne. Do zobaczenia jutro. Dziękuję. Ale to łyżką? Nie, ja zjem po prostu zębami. Seconde.